Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Jak dzisiaj widzicie, po tytule tworzymy cztery główne postaci z Sailuny. Chciałabym właśnie, żeby ten odcinek był taką, wiecie, mini wstępem do takiej mojej serii właśnie, gdzie będziemy tworzyć jakieś postacie właśnie z bajek, z kreskówek, z chęcią bym coś do takiego czegoś, wiecie, spróbowała i wróciła w pewien sposób właśnie do tych bajek. Także zaczynamy tutaj od głównej bohaterki, czyli od Luny. Powiem wam, że tutaj miałam dosyć duży problem z fryzurą, nie było takiej, wiecie, takich, można powiedzieć, fal tych długich, nie było takiej odpowiedniej fryzury. W końcu bardziej postawiam na prostym, znaczy się niby troszkę falowane, ale nie są aż takie, wiecie, wow, no ale cóż, trzeba sobie oczywiście jakoś tutaj poradzić. W końcu były wybrane, ale tutaj oczywiście już jest zrobiona sylwetka, teraz przechodzimy do twarzy. No i oczywiście szukanie idealnych brwi, no to muszę przyznać, że to było coś trudnego, jeszcze było poprawienie później w detalach, ale no cóż, robiłam tą simkę najdłużej chyba z tych wszystkich postaci, bo chciałam, żeby wiecie, bo jak najbardziej dopracowana, tak mi się wydaje, jest chyba najbardziej. No i tutaj jak widzicie, właśnie zabawa z brwiami, później też miałam, muszę przyznać, mały problem z ubraniem, ponieważ stwierdziłam, że chcę dany, wiecie, strój jakby odwzorować. Zdjęcia, co zresztą macie na miniaturce, i był problem, żeby znaleźć pewną taką idealną kurtkę. Trochę szukałam, znalazłam coś, później to zmieniłam i naprawdę to było takie, wiecie, raz to, raz to, raz to, raz to, ale w końcu tutaj sobie wybrałam jedną rzecz. Mi się wydaje, że nawet pasuje. Z spodenek to było trochę ciężko, żeby nie było aż takich, można powiedzieć, kolorów, wiecie, żeby mi tak pasowało, a w końcu zdecydowałam się na coś w miarę okej. W ogóle nawet wyszło mi właśnie, że Luna i Mato są podobnie kolorystycznie ubrane, to przez przypadek i dopiero zauważyłam, jak już skończyłam robić Lunę, ale no cóż, przypadek, tak? Ja tego nie zrobiłam specjalnie. No, także tutaj oglądajcie dalej.
Teraz czas na główną męską postać, czyli Matteo Balsano. No i powiem wam tutaj, miałam również problem z fryzurą. Tak nie byłam pewna, czy ona mi do końca pasuje, czy mi nie pasuje, ale jakoś to wiecie, tak, no, tak wiecie, wybierałam inne, a w końcu wróciłam do tej, którą wybrałam już na samym końcu, stwierdziłam, że mi najbardziej jakoś odpowiada. No i tutaj oczywiście z twarzy się troszkę bawiłam, ale nie była aż tak źle, jak mi się wydaje, i nawet jest zadowolona z tego, jak to wygląda na samym końcu. Także fajnie. Jeśli chodzi o ubranie, no to to było prosto. Znaczy gorzej było ze spodniami, nie umiałam znaleźć takich idealnych, ale wzięłam takie, które mi się, wiecie, najbardziej wydawały za odpowiednie. Także no, nie było źle. No buty też były takie. Sama nie wiedziałam, co dać, ale w końcu coś tam wybrałam i mi się wydaje, że nawet jakoś to wyszło finalnie. Teraz czas na ambar, czyli tutaj wroga Luny. Tutaj chcę jeszcze dopomnieć, że tworzyłam bardziej postaci z początku trzeciego sezonu, dlatego tutaj ambar jest w takiej wersji, można powiedzieć, mroczniejszej. Jeśli chodzi o fryzurę, to powiem wam, że jak już skończyłam ją robić, to przypomniałam sobie innej krótkiej fryzurze, ale stwierdziłam, że ona jest za krótka i nie pasuje. I w końcu, jak widzicie, tą fryzurę z tym koczkiem, nie była chyba nigdy tak uczesana, ale stwierdziłam, że jest chyba, wiecie, najodpowiedniejsza, bardzo, tak mi się wydaje, pasuje. No niestety nie można tutaj, wiecie, robić sobie, można powiedzieć, tych pasemek, końcówek innego koloru. Także no, zostały blond, ale ogólnie muszę przyznać, że finalnie jak wyszło, mi się podoba. Tutaj miałam taki do góry, jeśli chodzi o strój, miałam taki mini problem, co tak dokładnie tam, wiecie, jakby można powiedzieć, tak dać. Ale w końcu powiem wam, jakoś tutaj udało mi się coś wybrać, aczkolwiek miałam, wiecie, parę rzeczy do miałam wybrane, można powiedzieć, tak nie wiedziałam, na co się w końcu zdecydować, ale jakoś mi się wydaje, że mi tu wyszło. Jestem właśnie ogólnie no, zadowolona z postaci tej, której tutaj stworzyłam, Ambar.
teraz czas na najlepszego przyjaciela głównej bohaterki, czyli Simona. I powiem wam, że ta postać mi się chyba najmniej podoba, jakoś tak trudno, bo powiem wam, sobie odwzorować oczy. Z oczami się muszę przyznać, że troszkę bawiłam, bo tak wiecie, coś mi cały czas nie pasowało. Finalnie no wyszło jak wyszło, tak mi się wydaje, że to jest Sim, który mi najgorzej wyszedł, jeśli chodzi właśnie o takie podobieństwa. Ale nie wiem wam to oceniać, oczywiście piszcie koniecznie w komentarzach, czy wam się podobają te postacie, jakie stworzyłam, czy co byście zmienili, na przykład coś w ubraniu, czy inną fryzurę dali, czy coś takiego. No ale w końcu powiem wam, że mi się wydaje, że wyszło nawet, jeśli chodzi o strój, to tutaj nie było problemu, taki można powiedzieć styl Simona tutaj jest, wiecie, zachowany. Także, no, ubranie jest okej, okay. O tak powiem według mnie, ale jeśli chodzi no, o twarz, no to jest tutaj niezadowolona, no ale no cóż, no starałam się. A nie wyszło, no to już inna bajka, tak? No. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, to zapraszam oczywiście do subskrypcji, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i właśnie skomentowania, jak wam to się wszystko podoba. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do następnego. Pa, pa! Is your love